Katechizm katolicki świętego Piusa X. O przenajświętszym sakramencie. Natura tego sakramentu i rzeczywista w nim obecność Jezusa Chrystusa. Czym jest przenajświętszy sakrament? W przenajświętszym sakramencie, przez cudowną przemianę całej substancji chleba w ciało Jezusa Chrystusa, a całej substancji wina w Jego najdroższą krew, znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew, dusza i bóstwo tego samego naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina jako nasz duchowy pokarm. Czy w przenajświętszym sakramencie znajduje się ten sam Jezus Chrystus, który jest w niebie i narodził się na ziemi z Najświętszej Maryi Panny? Tak, w Przenajświętszym Sakramencie znajduje się prawdziwie ten sam Jezus Chrystus, który jest w niebie i narodził się na ziemi z Najświętszej Maryi Panny. Dlaczego wierzysz, że w Przenajświętszym Sakramencie rzeczywiście jest obecny Jezus Chrystus? Wierzę, że w Przenajświętszym Sakramencie rzeczywiście jest obecny Jezus Chrystus, gdyż On sam o tym powiedział, a ponadto Święty Kościół tego naucza. Co jest materią Przenajświętszego Sakramentu? Materią Przenajświętszego Sakramentu jest chleb pszenny i wino z winnej latorośli, których użył sam Jezus Chrystus. Co jest formą Przenajświętszego Sakramentu? Formą Przenajświętszego Sakramentu są słowa wypowiedziane przez samego Jezusa Chrystusa. To jest ciało moje. To jest krew moja. Czym jest hostia przed konsekracją? Hostia przed konsekracją jest chlebem. Czym jest hostia po konsekracji? Hostia po konsekracji jest prawdziwym ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postacią chleba. Co znajduje się w kielichu przed konsekracją? Przed konsekracją w kielichu znajduje się wino z dodatkiem kilku kropel wody. Co znajduje się w kielichu po konsekracji? Po konsekracji w kielichu znajduje się prawdziwa krew naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postacią wina. Kiedy dokonuje się przemiana chleba w ciało, a wina w krew Jezusa Chrystusa? Przemiana chleba w ciało, a wina w krew Jezusa Chrystusa dokonuje się w tym momencie, gdy kapłan wypowiada słowa konsekracji podczas mszy świętej.
czym jest konsekracja? Konsekracja jest odnowieniem przez kapłana cudu przemiany chleba i wina w uwielbione ciało i krew Jezusa Chrystusa, dokonanego przez Niego podczas ostatniej wieczerzy za pomocą słów: to jest ciało moje, to jest krew moja. Jak Kościół nazywa cudowną przemianę chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa? Kościół nazywa tę cudowną przemianę, która codziennie dokonuje się na ołtarzach, transubstancjacją, czyli przeistoczeniem. Kto udzielił tak wielkiej mocy słowom konsekracji? Tak wielkiej mocy słowom konsekracji udzielił nasz Pan Jezus Chrystus, który jest Bogiem Wszechmogącym. Czy po konsekracji pozostaje cokolwiek z chleba i wina? Po konsekracji z chleba i wina pozostają tylko ich postacie. Czym są postacie chleba i wina? Postacie chleba i wina to ilość i zmysłowe jakości chleba i wina, takie jak kształt, barwa i smak. W jaki sposób postacie chleba i wina mogą nadal istnieć bez substancji, której przysługiwały? Postacie chleba i wina mogą nadal istnieć bez substancji, której przysługiwały, gdyż dzieje się to w cudowny sposób, mocą Boga Wszechmogącego. Czy pod postacią chleba znajduje się tylko ciało Jezusa Chrystusa, a pod postacią wina tylko Jego krew? Pod obiema postaciami chleba i wina jest obecny cały, żywy Jezus Chrystus ze swym ciałem, krwią, duszą i bóstwem. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego cały Jezus Chrystus jest obecny zarówno w hostii, jak i w kielichu? Cały Jezus Chrystus jest obecny zarówno w hostii, jak i w kielichu, gdyż w Przenajświętszym Sakramencie jest żywy i nieśmiertelny jak w niebie, a więc tam, gdzie znajduje się Jego ciało, tam też jest Jego krew, dusza i bóstwo. A gdzie znajduje się Jego krew, tam też jest Jego ciało, dusza i bóstwo, gdyż są one nierozerwalnie związane w Jezusie Chrystusie. Czy gdy Jezus Chrystus jest obecny w hostii, to przestaje być obecny w niebie? Gdy Jezus Chrystus jest obecny w hostii, to nie przestaje być obecny w niebie, ale jednocześnie jest w niebie i w Przenajświętszym Sakramencie. Czy Jezus Chrystus jest obecny we wszystkich konsekrowanych hostiach na całym świecie?
Tak, Jezus Chrystus jest obecny we wszystkich konsekrowanych hostiach na całym świecie. W jaki sposób Jezus Chrystus może być obecny we wszystkich konsekrowanych hostiach na całym świecie? Jezus Chrystus może być obecny we wszystkich konsekrowanych hostiach na całym świecie za sprawą Wszechmocy Bożej, dla której nie ma nic niemożliwego. Czy przez przełamanie hostii łamane jest także ciało Jezusa Chrystusa? Przez przełamanie hostii ciało Jezusa Chrystusa nie jest łamane, ale łamana jest tylko postać chleba. W której części hostii znajduje się ciało Jezusa Chrystusa? Ciało Jezusa Chrystusa znajduje się całe w każdej części hostii, na które hostia jest połamana. Czy Jezus Chrystus jest tak samo obecny w okruszynie hostii, jak i w całej hostii? Tak, Jezus Chrystus jest tak samo obecny zarówno w okruszynie hostii, jak i w całej hostii. Dlaczego Przenajświętszy Sakrament jest przechowywany w naszych kościołach? Przenajświętszy Sakrament jest przechowywany w naszych kościołach, aby mógł być adorowany przez wiernych, a także, aby można go było w razie potrzeby zanieść chorym. Czy należy oddawać cześć Przenajświętszemu Sakramentowi? Wszyscy powinni oddawać cześć Przenajświętszemu Sakramentowi, gdyż jest w nim obecny sam Jezus Chrystus, prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie.